Witam wszystkich, z tej strony WZ i przed wami gameplay z Call of Duty Modern Warfare 2. Ten gameplay oczywiście z czystym sumieniem można zaliczyć do Atom czy nie Atom, ale już mniejsza z tym, słuchajcie, gameplay jest wyjątkowy pod jednym względem. A zresztą zaraz zobaczycie, po prostu ta gra jest potężnie zlagowana, ale tak dla urozmaicenia chyba nigdy jeszcze takiej gry nie wrzuciłem, gdzie mniej więcej nawet dobrze się grało. Znaczy dobra, no nie grało się dobrze, było tragicznie, bo rzeczywiście później host, który tutaj operował tym serwerem, no poziom dna i kilku metrów mułu, aczkolwiek to nie znaczy, że nie można jakiegoś tam normalnego całkiem wyniku wykręcić na takiej porąbanej grze. No jak już widzicie, gra tnie się jak 15-letnie emo, ale to mniejsza z tym, mniejsza z tym. Dzisiaj przede wszystkim chciałem wam wspomnieć o kilku eventach, o kilku wydarzeniach, głównie związanych z Counter-Strike'em, ale wierzę, że moi widzowie jako fani FPS-ów też będą z tą grą w pewien sposób spokrewnieni, albo chociaż zaprzyjaźnieni, chociaż mam nadzieję, że ktoś jakiekolwiek pojęcie o CS-ie ma, no i tym samym będzie wiedział, o czym mówię. Tak więc w bliskiej przyszłości, w niedalekiej bardzo, bo już w weekend 21-22 listopada będę miał nie lada przyjemność i przede wszystkim, można nazwać to zaszczytem, komentować Intel Extreme Masters prosto z San Jose. Oczywiście nie będę tego robił sam, to będzie całkiem niezła ekipa, w skład której wchodzę, no poza mną oczywiście, będzie tam również Maciej Morgan-Żuchowski, którego możecie kojarzyć z, no właśnie z SLTV polskiego, będzie tam również Asia Marks, która będzie prowadziła całe to zamieszanie, poza tym, poza nimi, poza oczywiście prowadzącą i komentatorami znajdą się tam również eksperci, w rolę których wcieli się Adam Destrugil oraz Sebastian Dark Babiński. No i mam nadzieję, że w takim składzie właśnie uda się zorganizować, no jak najbardziej jakościowo dobry content i że to będzie stream godny oglądania. Co prawda, ktokolwiek obejrzy cały stream będzie na pewno wycieńczony, co tym bardziej można mówić o osobach, które będą stały za organizacją jego, ponieważ Intel Extreme Masters San Jose, no San Jose, słuchajcie, u nich to jest w dzień, u nas to będzie praktycznie cała noc. Jak wiecie, San Jose to jest w Kalifornii, tak więc strefa czasowa jest idealnie obrócona i będzie to praktycznie 12 godzin od 19.30 do 8, czyli to 12,5 godziny, w niedzielę będzie to czyste 12 godzin od godziny 20 do godziny 8, czyli 8.08 praktycznie. No i wydaje mi się, że będzie to bardzo fajna organizacja, ponieważ specjalnie w tym celu jadę do Katowic, do studia ESL-TV Polska, gdzie no, całe nagranie będzie miało miejsce. Tak więc no, ja oczekuję tutaj naprawdę bardzo profesjonalnego podejścia, bardzo profesjonalnej organizacji, no i w tym mam nadzieję, że ja również wypadnę dobrze, mam nadzieję, że będziecie oglądać jako moi widzowie, którzy co prawda są ze mną od Call of Duty, to wydaje mi się, że Counter-Strike jako gra, która w tym momencie najlepiej trzyma się na scenie FPS-owej, na scenie międzynarodowej, na scenie gamingowej, no wydaje mi się, że warto obejrzeć tą grę i że warto będzie poświęcić kilka chwil, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Jak wygląda profesjonalna organizacja. No mam nadzieję, że też uda mi się coś nagrać, że mam że jakieś szczegóły, jakieś detale uda mi się zapamiętać i tym samym podzielić z wami tym, jak wygląda organizacja tak poważnego eventu, tak poważnego streama, można powiedzieć, od strony technicznej. I jak widzicie, no atomówka tutaj mi nie wyszła. Znaczy nie wiem, czy już miałem chopera, czy nie, bo nie zerkałem na gameplay, ale z góry mówię, że nie wyszła i nie wyjdzie, więc to taki spoiler na przyszłość. No i co, chyba jeżeli chodzi o ten stream, to wszystko. Jeszcze mogę wam powiedzieć o kilku szczegółach, o których ewentualnie niektórzy fani CS-o mogą nie widzieć. Zespół Envias nie będzie obecny na San Jose, podobnie nie będzie zawodników Fnatic, tak więc wielka okazja, wielka szansa, żeby w takim nieco okrojonym składzie, bo bez Snaxa zagrają zawodnicy Virtus Pro, wygrać właśnie chociażby tą edycję Intel Extreme Masters. Snaxa oczywiście zastąpi Michu, czyli zawodnik Lunch Gaming. No i jak mówię, wielkie szanse przed Polakami, żeby tą grę, żeby ten turniej, żeby wyjechać ze Stanów z pucharem. Co więcej, w przyszłej
w niedalekiej przyszłości również czeka mnie kilka wyjazdów, w zasadzie to jeden konkretny wyjazd do Trójmiasta. 8-9 grudnia przede wszystkim pierwsza rzecz, która będzie właśnie w tamtych rejonach miała swoje miejsce, to turniej Politechniki Gdańskiej, czyli Best Gaming Arena. Tam zmierzą się głównie studenci właśnie wymienionego przeze mnie uniwersytetu, no ale również ich znajomi, ponieważ zasady mówią, że co najmniej 3 zawodników to muszą być studenci Politechniki, tak więc pozostałe 2 to może być jakaś 2, nie wiem, prawymiotarzy. Każdy tam może grać. Może grać Neo, może grać TAS, whatever, never mind. No i co więcej, tego samego, praktycznie w tym samym tygodniu uda mi się też odhaczyć kolejne wielkie wydarzenie, które będzie już miało swoje miejsce w Gdyni. Tam będę komentował dla was Counter-Strike'a, podobnie jak właśnie w Gdańsku. Tylko będzie to Gdynia Gaming Festival i przy okazji tego wydarzenia również będą miały miejsce takie targi, nowości, targi techniki, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie wszystko co jest związane z jakimiś dronami, Oculusami, czyli takimi rzeczami również, nowinkami technicznymi, no i mam nadzieję innymi ciekawostkami. Sam mam ochotę tam co nieco sprawdzić, na co nieco popatrzeć, no i liczę na to, że będę miał trochę czasu pomiędzy meczami, żeby zwiedzić sobie te wystawy, które będą przygotowane dla was, dla zwiedzających, czyli również dla was, jeżeli ktoś jest, jak mówiłem, z okolic Trójmiasta, to wydaje mi się, że jest to wydarzenie, którego nie powinno się przegapić. No jak powiedziałem, myślę, że to będzie całkiem fajne. No i liczę, że w tych transmisjach, które póki co na mnie czekają, wypadnę jak najlepiej. Mam nadzieję, że pokażę, że można w mniej niż rok praktycznie coś osiągnąć. No i tak jak można powiedzieć, dla mnie komentowanie jest absolutną przeciwnością YouTube'a. Na YouTubie można coś umieć i siedzieć długo, a w komentowaniu, jeżeli się coś umie, to wydaje mi się, że prędzej czy później, jeżeli ma się troszkę szczęścia, można się wybić. No i stąd właśnie po niecałym roku mojej działalności jeden z największych eventów na świecie przypada mi właśnie pod mikrofon. Także jak mówiłem, jest to dla mnie zaszczyt i wielka szansa, wielka nadzieja, wielka okazja do pokazania się. Co więcej z rzeczy jakichś tutaj związanych z turniejami. Oczywiście w planach już mam kolejne turnieje. Co prawda nie jest ich bardzo dużo póki co, ale jak zostaną potwierdzone, będę oczywiście o nich informował. No i myślę, że na tą chwilę to wszystko. Ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście zapraszam na mojego fanpage'a, na którym oczywiście też pojawią się wszelkie linki, na którym pojawią się wszelkie informacje. Oczywiście pojawią się też... Tam możecie też znaleźć linki do moich wszystkich grup, na Facebooku, na Steamie. No i tam też zachęcam was do dołączania. Ostateczny wynik 23-5 gameplay niemiłosiernie zreagowany, ale można wygrać. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.